Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię Wam zagadnienie z finansów, zagadnienie rent, czyli stałych płatności dokonywanych cyklicznie w tej samej wysokości. Gdy mamy zadanie przykładowe, mogę Wam pokazać, jak na podstawie treści zadania wyciągnąć po pierwsze, co jest wiadomo, co jest niewiadomo i z jakiego wzoru skorzystać. Zadanie przykładowe brzmi: aby zebrać dodatkowy kapitał na czas emerytury, pewien pan Kowalski chce odkładać cyklicznie, czyli dokładniej na koniec każdego półrocza, po 1000 zł na lokatę bankową oprocentowaną po podatku dochodowym 6% w skali roku przez okres 20 lat swojej pracy zawodowej. Jakie pieniądze zostaną wypłacone po zakończeniu okresu składkowego? Zakładamy kapitalizację półroczną. My musimy z treści zadania dosłownie wyłapać, co jest elementem niewiadomym, a co jest wiadomym. Na początek musimy zauważyć, że my musimy dowiedzieć się, ile będzie po 20 latach wypłacone panu Kowalskiemu w związku z jego wypłatami po 1000 zł. Jeżeli wiemy, że kapitalizacja jest półroczna, jest to bardzo ważna informacja. Ma to wpływ na pewno na to, że stopę procentową roczną oprocentowanego rachunku bankowego wynosi, czy tutaj akurat nazwałam to lokatą bankową, 6% w skali roku. A jeżeli ja mam kapitalizację półroczną, to stopę procentową roczną trzeba zamienić na półroczną, czyli dzielimy przez 2. Tak jest najłatwiej. Elementem wiadomym jest już kapitalizacja półroczna. Niewiadomym jest ta wartość przyszła, jaka będzie do ustalenia po 20 latach i jakie pieniądze ten nasz pan Kowalski zbierze. Zbierać on będzie po 1000 zł. To będzie stała płatność, którą on będzie wnosił zawsze na koniec każdego półrocza, ciągle i ciągle przez 20 lat. Zadanie, ja rozumiem, że jest bardzo teoretyczne, bo nie każdego z nas będzie stać odkładać dodatkowe pieniądze, ale co do zasady, w zagadnieniu rent dokonujemy stałych płatności tu akurat po 1000 zł. Jeżeli teraz wiem, że okres trwania tych wpłat to 20 lat, musimy w tym momencie przeliczyć nasz okres 20 lat na taki okres, który jest zgodny z częstotliwością naliczania odsetek, czyli z kapitalizacją. Jeżeli mamy do czynienia z kapitalizacją półroczną, to okres 20 lat musimy przeliczyć na półrocza. Dlaczego? Żeby to było zgodne z częstotliwością tej kapitalizacji. A więc jeżeli w jednym roku mamy 2 półrocza, to razy 20 mamy łącznie 20 półroczy. Stopa procentowa wymieniona jest tutaj rocznie i będziemy musieli to uwzględnić, że stopa jest wymieniana rocznie. Kolejnym elementem, który już po wypisaniu wszystkich elementów z treści zadania musimy ustalić, to wzór. Wzór będzie musiał być na wartość przyszłą z rent, czyli w moim opisie jest to FVA, gdzie po lewej stronie mamy FVA, a po prawej wysokość tej renty, stopę procentową oraz liczbę kapitalizacji naszych wpłat. Gdy teraz dokonamy podstawienia zarówno 1000 zł, jak i stopy procentowej rocznej, ale podzielonej przez 2, żeby była przeliczona na półroczną, to samo zrobimy w mianowniku i tutaj w potędze wpiszemy nasze 40 półroczy, dokonamy obliczeń po kolei, najlepiej mówię sprawdzić przynajmniej dwukrotnie wynik, czy mamy taki sam, choćby zbliżony do tego, który mi wyszedł, i zostaje nam na koniec tylko napisanie interpretacji. W każdym przedmiocie ekonomicznym, ilościowym potrzebna jest interpretacja. Samo wypisanie wyniku to jest trochę za mało. W naszym przypadku interpretacja moja przykładowa brzmi: po 20 latach
Zebrany dodatkowy kapitał wyniesie 75 401 zł i 26 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.